W kuluarach międzynarodowego turnieju imienia Feliksa Sztama rozmawiamy z Sandrą Drabik, mistrzynią polskiej wagi z limitem 51 kg. Tutaj Sandra, wielu stawiało na to, że zobaczymy Cię w dzisiejszym finale. Niestety minimalnie przegrałaś, może przespałaś półfinałową walkę z Kazaszką. Powiedz mi, co się wydarzyło w ringu, że tak późno zaczęłaś finiszować. Tak, witam serdecznie wszystkich. No niestety w mojej półfinałowej walce troszkę przespałam dwie rundy. Dopiero o trzecie zaczęłam boksować tak, jak powinnam. W czwartej już sporą przewagę nadgoniłam nad swoją rywalką, no ale niestety zabrakło mi tego jednego punktu. No cóż mogę powiedzieć, no zawiodłam i tyle. Przespałam te dwie rundy tak, pierwsze. Jaki wpływ na Twoją postawę miało to, że tak rzadko ostatnio boksowałaś, bo praktycznie rzecz biorąc po Mistrzostwach Świata w Chinach miałaś jeden tylko poważny starcz, czyli Mistrzostwa Polski w Lublinie, a tak w zasadzie nie było okazji do tego, żebyś stoczyła walkę bokserską. No tak, to prawda, od Mistrzostw Świata nie walczyłam z zagranicznymi przeciwniczkami, no ale myślę, że no jakiś wpływ miało to na pewno, no ale nie będę na nic tu zganiać, po prostu źle zaboksowałam w półfinale i tyle. Z drugiej strony patrząc, twoja rywalka była niewygodna, boksowała z odwrotnej pozycji, a z tego co wiemy w kraju jest problem, żeby znaleźć sparring partnerki, zawodniczki, z którymi można i sparować i rywalizować, poza Karoliną Michalczyk, prawda? Tak, dokładnie. Ja z mańkutką, ja szczerze mówiąc rzadko sparuję z mańkutami, treningi też mam rzadko, z tego względu, że właśnie mało zawodniczek u nas w Polsce jest leworęcznych, także no ciężko jest z tym, ale miejmy nadzieję, że jakoś to nadrobimy. Powiedz mi, jak to jest, kiedy łączy się uprawianie dwóch dyscyplin sportu, bo w międzyczasie, nie chcąc czekać zbyt długo na to, kiedy będzie okazja stoczyć walkę bokserską, wystąpiłaś na Mistrzostwach Europy w kickboxingu, zdobyłaś tam też medal. Powiedz mi, czy to nie przeszkadza troszkę w boksowaniu później, w tym, ażeby rywalizować na ringu z bokserkami? Tak, rzeczywiście startowałam. No myślę, że trudno jest pogodzić dwie dyscypliny, jeśli bym chciała obie prowadzić na wysokim poziomie, dlatego też bardziej zdecydowałam się na to, żeby, no stawiam po prostu bardziej teraz na boks i kickboxing, że tak powiem, troszeczkę jest na dalszym planie i tu będę boksowała teraz. Za 3 lata igrzyska w Rio de Janeiro i jesteś już na tej drodze, jesteś świadoma tego, ile wyrzeczeń czeka Ciebie przez te 3 lata i jesteś gotowa na to, żeby przyjąć wyzwanie i zdobyć kwalifikację olimpijską, a potem, miejmy nadzieję, zdobyć medal? Jestem gotowa, żeby się poświęcić i trenować te 3 lata, a co będzie, czy będzie kwalifikacja i tak dalej, to zobaczymy. W Twoim klubie jest problem ze sparring partnerkami. Ja pamiętam, że przed mistrzostwami zadałem Ci pytanie o to, kto pomagał Ci przygotowywać się do Mistrzostw Polski w Lublinie. Powiedziałeś mi, że powiesz mi dopiero po mistrzostwach, kto był, czy to był mężczyzna, czy to była kobieta, z kim sparowałaś przed mistrzostwami. To był kolega z Rasza Kielce, z zaprzyjaźnionego klubu w Kielcach. No tam głównie chodziłam na treningi i pomagaliśmy sobie między klubami i sparowałam z jednym kolegą. Jakie są najbliższe sportowe plany, cele Sandry Drabik? Co będziesz, gdzie w najbliższym czasie Cię zobaczymy? W jakich zawodach, w jakich meczach? Myślę, że głównym celem teraz w tym roku to są Mistrzostwa Unii Europejskiej, a przed nim będę mieć 2 starty w Niemczech, a później w Italii. Wyjazd jest z kadrą, także będę mieć 2 starty przed tą główną imprezą, ale docelowa jest Unia Europejska. Serdecznie dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się tutaj w tym samym miejscu i pokażesz nam zarówno Feliksa boksu, jak i złoty medal z turnieju Feliksa Sztama. No mam taką nadzieję i będę się starała. Dziękuję.